Donosili. Donosili też. Do nas. Do nas donosili też. Donosili na was. Dlatego, iż chcieli wybrać najlepszego sportowca, najpopularniejszego sportowca, ale dlatego również... No i oni nie chcieli wybrać sportowca, oni chcieli wygrać. Oni chcieli wygrać nagrody. No właśnie, a propos nagród. Nagrody za moment będziemy rozlosowywać. Nagrody będzie rozlosowywał... Ale ktoś. Marek, nikt nas nie słucha. Ja bym bardzo prosił, a bardzo bym prosił nagłośnieniowca, aby to było bardziej głośno właśnie. Moi drodzy, no... Nie, może mam się rozebrać? To ja bardzo proszę muzyczkę. Ja będę się rozbierał. Poprosimy zwycięzcę naszego plebiscytu, pana Bartosza Szarmacha. Bartek, zapraszamy. Brawo, do siebie. Tak. On będzie dzisiaj. Nie. Myślałem, że Bartek już się weźmie za torbę. Za torbę się weźmie, ale potem. Za torbę, za... Tak. Tak. I teraz będziemy losowali nagrodę główną dla czytelników, ufundowaną przez Neokomputer. Tak? Jest taka firma? Nie widzę. Czy jest na komputer? Jest na stolik. Tam jest stolik na komputer. Słuchajcie. Żyjecie? Żeby nie było tak, jak kiedyś tam, że nas oskarżali o to, że... Że to wasi znajomi wygrywali. Tak. No właśnie. Tak, tak. Rodzina, nie. Dzisiaj Bartek wylosuje number one. Bartek, sięgnij do torby. Ja myślę, że może rozsypiemy to wszystko. Rozsypiemy? Rozsypiemy, no, oczywiście, że tak. To jest 2995 kuponów, także nie jest tego wiele. No i zobaczmy swoje narzeczenie i nazwisko i od razu wyjął to. Paula to może nie. Jest Krzysztof. Angela Luszowa. Jest Krzysztof, ale... Jaka nagroda? Jaka nagroda? Zestaw kina domowego Krzysztof firmie Pawłowski. Firmy Panasonic. Krzysztof Pawłowski. Nowe siedlisko. 14 100 Ostróda. Pola meksykańska, brawo, bo chyba jest na sali. Gratulujemy. Pan Krzysztof Pawłowski, nowe siedlisko. Jest z nami? Jest z nami. No tak. No to teraz się dowiemy, ile wypełnił. Pan Krzysztof Pawłowski jest z nami? Panie Krzysztofie, ile pan wypełnił kuponów? Setkę? Ja myślę... Setkę to pan wypił, a... Setkę to ja podpisałem, a miała córka. Córka, sama na siebie. Tak? No to na darmo nie poszło. Serdeczne gratulacje. A zestaw kina domowego będzie do odbioru. Stolik numer tam chyba 2, okrągły. Ci panowie czekają, 7, tak, 7. I zapraszamy. W poniedziałek można? We wtorek. Dobrze, zapraszamy w środę. W środę zapraszamy w miarę rano, żebyśmy mogli zrobić zdjęcie. I gratulujemy. Brawo, no co jest? No, nie śpijcie. Jeszcze nie jest tak późno. Tort was zmulił. Teraz losujemy? Teraz losujemy. O Jezus, upojny weekend w jednym z hoteli Condo Hotels Group. Boże, zazdroszę. Full wypas spa. Dziewczyny, które robią wszystko na plecach. Rewelacja. Bartek. Na plecach? Tylko niech to nie będzie znowu Pawłowski, co? Popatrz trochę. Ja mam pecha. Pawłowski, tak. Zapraszamy na masaż. Na miejscu. Jarosław Zwoliński. Ulica Jagieły 35, łamane przez. A na kogo głosował? Niech spojrzę. Borys Sulgostowski. Brawo. Tak. Ten pan sobie zabawi się dobrze z osobą towarzyszącą w weekend
w hotelu Platinum albo Villa Port, to już zależy tam. Do wyboru, do koloru, jak powiedział pan Tomasz Malicki, którego teraz nie ostatnia, widzę. Ostatnia, tak? Tak, ostatnia nagroda. Nagroda. Pani Stanisława, no i zabijcie mnie. No jest trochę ślepy, to widać. Wiem, prawda? Że tarda. Pierzchała. Wow. Tak? Tak? Stardy, tak. Tarda. Wpadnie sobie na fantastyczny weekend do hotelu Anders w Starych Jabłonkach. Gratulujemy i brawa, dziękujemy bardzo.